Premiera nowego serialu o kucykach już coraz bliżej, a dzięki temu w internecie pojawia się coraz to więcej materiałów dotyczących generacji piątej. Dzisiaj przyjrzymy się czemuś, co może potencjalnie wskazać nam odpowiedź na jedno z nurtujących nas pytań. Ja jestem Hurcio i zapraszam do oglądania! Wiele osób pytało mnie o to, czy kiedyś podejmę się tematu Discorda i jego nieobecności w serii G5. Na początku podchodziłem do tego dość sceptycznie, bo pomyślałem, że został porzucony tak samo jak wiele wątków z generacji czwartej. Natomiast ostatnio pojawiła się pewna rzecz, która może wskazywać na to, że jednak się myliłem. Na okładce nadchodzącego komiksu z generacji piątej kucyków możemy dostrzec coś, co bardzo, ale to bardzo przypomina róg Discorda. Biorąc pod uwagę, że Sani znalazła to coś w zgliszczach Canterlotu, to robi się ciekawie, prawda? Co się zatem stało z Discordem i Canterlotem? Odpowiedź raczej nie jest prosta i trudno będzie tutaj coś konkretnie wskazać, bo powodów może być bardzo dużo. Jednym z nich, który mógłbym pokazać, to jakaś wojna, która wydarzyła się pomiędzy wydarzeniami z G4 i G5, i zrujnowała ona kompletnie Canterlot, a Discord został poważnie ranny. A co gorsza, możliwe, że nawet zginął w tej bitwie. Natomiast jest to raczej mało prawdopodobne. Prędzej powiedziałbym, że najzwyczajniej w świecie pewnego razu w Equestrii powstała jakaś klęska żywiołowa, na przykład tornado, i zniszczyło ono Canterlot. Tylko co wtedy róg Discorda robi na ziemi? Może w ucieczce przed żywiołem coś go uderzyło i stracił róg? Pamiętajmy, że to tylko domysły, bo równie dobrze ten przedmiot, który Sani trzyma w kopytku, to może być muszelka czy zupełnie coś innego, a to my tylko dopisujemy sobie jakieś historie, które tak naprawdę nie miały kompletnie miejsca. A wy, co o tym sądzicie? Czy możemy spodziewać się powrotu Discorda w serii komiksów G5? A może nawet w serialu? Czy raczej myślicie, że coś mu się stało i już nie zawita do G5? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, kopytko!